Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardy z tej strony. Dzień dobry, dzień dobry, namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu, które dotyczy serii Czytanie z kart. Są to karty roślin, tak zwane botaniczne, to jest dokładnie ta talia, jeżeli chcesz zgromadzić ją w Twoich zbiorach, posiadać ją w Twoich zbiorach. Dzisiejsze czytanie z kart jest również takim bezterminowym, czyli zawsze możesz wrócić do danego rozkładu, nawet za miesiąc, za rok, za dwa. Te filmy nadal będą tutaj na moim kanale i wtedy możesz zadać pytanie i uzyskać w ten sposób odpowiedź. Jest to moja taka niezwykła droga razem z Tobą, podróż do innego czasu, innej przestrzeni, gdzie nie musisz umawiać się na konsultację indywidualną u mnie. Możesz skorzystać z tej metody, aby uzyskać odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania. Dlatego bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko. Zadaj w myślach pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź, a może chcesz uzyskać przesłanie na kolejny tydzień, miesiąc, albo na 2-3 miesiące, albo może na pół roku, to skoncentruj się teraz, odetchnij bardzo, bardzo głęboko, a następnie zadaj to pytanie w myślach albo na głos i wybierz jedną z kart. Karta numer 1, 2 albo 3. Zastanów się bardzo, bardzo głęboko, którą kartę wybrać. Możesz oczywiście wybrać więcej niż jedną. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to oczywiście widzisz, że jest to Amaryllis. Oznacza determinację i kreatywność. W odpowiedzi na Twoje pytanie postaw na kreatywność. Co to oznacza kreowanie? Kreowanie to tworzenie, to manifestowanie, materializowanie. Tutaj mogą być dla Ciebie przydatne wszystkie techniki afirmacji, wizualizacji, głębokiej medytacji, które znajdziesz na moich stronach, znajdziesz na mediach społecznościowych, przykładowe afirmacje. Również jeżeli masz dostęp do ceremonii, czy na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok, to znajdziesz tam również mnóstwo materiałów dodatkowych, gdzie możesz te techniki wykorzystać, o których mówiliśmy na ceremoniach, czyli jak wysłać Twoje marzenia do wszechświata, aby mogły się jak najszybciej zrealizować. Jak pracować z Twoją podświadomością, jak usuwać różne bariery z Twojej podświadomości. Niech ten amaryllis będzie dla Ciebie takim symbolem determinacji. Co to oznacza determinacja? Być zdeterminowanym. To oznacza skoncentrować się na tym, co dla Ciebie ważne, na Twoim celu i iść do przodu bez względu na to, ile barier, ile przeszkód może się pojawić. Bardzo często jest tak, że gdy wyznaczamy sobie cele, to pojawiają się trudności, pojawiają się te przysłowiowe kamienie na Twojej drodze i trzeba te trudności pokonać, znaleźć rozwiązania i iść dalej. Większość jednak ludzi już w tych pierwszych momentach, gdy pojawiają się pierwsze przeszkody, rezygnuje ze swoich marzeń. I tak za każdym razem. Wyznaczają sobie cel, rezygnują. Wyznaczają sobie cel, pojawiają się pierwsze trudności, rezygnują. Ja jestem chyba najlepszym przykładem wytrwałości, wytrzymałości i determinacji w realizacji wszystkich swoich marzeń i wszystkich moich pragnień. Dlatego możesz brać sobie mnie za przykład, jeżeli brakuje Ci tej determinacji, brakuje Ci tej wytrwałości, tej wytrzymałości. I zawsze pamiętać, jeżeli ja dałam radę, to Ty również dasz radę. Tylko nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj. Jeżeli masz jakieś marzenie, masz jakieś pragnienie i nawet już walczysz od roku, od dwóch, od trzech, to znaczy, że po prostu trzeba albo jeszcze mieć większy fokus na cel, albo jeszcze większą determinację, albo jeszcze bardziej skoncentrować się na metodach, bo może robisz jakieś błędy, może Twoje afirmacje są nieprawidłowe. Tutaj pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moją pomoc, czy to w postaci
rytuałów, na przykład rytuał świec intencyjnych albo tych większych rytuałów u mnie. Tutaj rytuały na przykład przemiany, siły, mocy, wytrwałości, koncentracji, motywacji będą idealne, ale również możesz liczyć na moją pomoc w postaci konsultacji indywidualnej. To wszystko znajdziesz na mojej stronie mariabucardi.pl. Niech ten amarylis będzie dla Ciebie tym symbolem, że wszystko możesz osiągnąć, potrzebujesz tylko tej wytrwałości i determinacji. Na pewno znasz to z historii, Ty wiesz, że ja również jestem historykiem, jest to mój zawód tak zwany z wykształcenia. I w historii mamy wiele takich przykładów, gdzie na przykład w czasie podboju w jakiegoś nowego terytorium dowódca danej armii palił za sobą mosty, palił statki, aby nie można było się odwrócić, aby nie można było zrezygnować, żeby była ta droga tylko w tym jednym kierunku. To jest właśnie determinacja. Determinacja prowadzi zawsze do osiągnięcia celu, który został wyznaczony. Trzeba tylko tutaj pamiętać o tym, żeby nie była to taka determinacja połączona z cierpieniem, tylko taka determinacja bardziej w tym zaufaniu, że jeżeli siła wyższa dała Ci takie marzenie, takie pragnienie, jeżeli podsunęła Ci takie obrazy, to jesteś w stanie je zrealizować, ponieważ tutaj na Ziemi otrzymujemy impulsy tylko takie, które są zgodne z tym, co możemy zrealizować. I jeżeli jakiś obraz z dzisiejszego punktu widzenia wydaje Ci się nieosiągalny, to jest za wysokie progi na Twoje nogi albo za wysoka poprzeczka, to pamiętaj, że jeżeli ten obraz, jeżeli to marzenie się pojawiło, to nie jest za wysoka poprzeczka. Tylko potrzebujesz odpowiednich metod, odpowiedniej systematyczności, determinacji i kreatywności. Jeżeli będziemy mówić o tej kreatywności, to jeżeli jesteś kobietą i nie używasz środków hormonalnych, to pamiętaj, że największą kreatywność masz w tym momencie, gdzie masz dni tak zwane płodne. Natomiast w momencie, gdy zbliża się tak zwany okres, zbliża się miesiączka, to ta kreatywność spada. To jest całkiem naturalny, normalny taki proces w tym organizmie żeńskim. Dlatego jeżeli idealnie wykorzystasz te dni płodne na kreowanie, na wizualizowanie, na afirmowanie, to ten efekt będzie dużo, dużo szybszy. Czasami nie trzeba się zmuszać do afirmowania czy wizualizowania w momencie, gdy zbliża się Twoja miesiączka, bo może to potrzebujesz ten czas na taką retrospekcję, na zastanowienie się, na wycofanie się. Także zachowaj również ten cykl, który jest dla Ciebie naturalny. U mężczyzn wygląda to troszeczkę inaczej. Oni są zawsze aktywni, zawsze dynamiczni, zawsze gotowi do kreowania. Dlatego, że jesteś mężczyzną, a słuchasz tego mojego spotkania, to pamiętaj, że cały miesiąc możesz kreować, cały miesiąc możesz materializować i tutaj nie masz tych spadków i tych wzrostów, tak jak mamy to my, kobiety. Jeżeli chodzi o ten amaryllis, można kupić go praktycznie w każdej kwiaciarni, także jeżeli potrzebujesz takiej pomocy w tej determinacji, w tej wytrwałości, to warto mieć takiego przyjaciela na Twoim parapecie. Dlaczego akurat amaryllis? Amaryllis to jest bardzo szczególna roślina. To jest roślina, która jest zdeterminowana, czyli bez względu na to, jakie są warunki na zewnątrz, ona i tak przeżyje. Ona i tak jest w stanie przetrwać największą suszę, największe nasłonecznienie, najbardziej ekstremalne warunki. To właśnie dlatego amaryllis jest tym symbolem tej determinacji. Tutaj oczywiście na karcie mamy czerwony amaryllis jako podkreślenie tej symboliki. Czerwony, ognisty, aktywność, dynamika, krew, również i determinacja. Na tej karcie mamy podtytuł. Na każdej z tych kart zawsze jest jakiś cytat jakiegoś wielkiego mędrca albo mędrczyni. I tutaj ten cytat pokazuje nam, że kreatywność to jest coś, co wzrasta, czyli czym bardziej jesteś kreatywna, czym bardziej jesteś kreatywny, to masz tej kreatywności więcej.
To jest dla tych osób, które może obawiają się, o jak ja tak będę dużo kreować, to potem mi tej kreatywności zabraknie, albo będę jak taki wypalony pisarz, który siada przed białą kartką papieru i zupełnie nie wie, co ma napisać. Kiedy pojawiają się wypaleni pisarze? Wypaleni pisarze to są tacy, którzy wykonują swoją pracę nie z miłości, nie z serca, tylko ze względu na to, że płyną z tego jakieś tam mniejsze czy większe pieniądze. Na pewno zauważyłaś to i zauważyłeś, że jest wielu pisarzy, którzy napisali pierwszą książkę perfekcyjnie, natomiast już druga, trzecia, czwarta, piąta to już jest po prostu dno, nazwijmy to tak. To wynika z tego, że nie piszą już z tej pasji, z tej namiętności, tylko piszą dlatego, że wydawnictwo oczekuje, że w tym i w tym terminie pojawi się kolejna książka. Czyli niech ten amaryllis będzie dla Ciebie takim symbolem kreatywności, nieograniczonej kreatywności. Czyli czym więcej kreujesz, tym więcej masz tej siły do kreowania. To jest całkiem normalne i naturalne. Idziemy dalej. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to jest kamelia. Oczywiście zielona herbata to jest również kamelia. Kamelie, szczególnie te białe kamelie, czyli tak jak również naturalna zielona herbata, kwitnie na biało, mają w sobie coś takiego świętego. Każdy z nas, kto chociaż raz był na zwykłej plantacji herbaty, czuje tą siłę, czuje tą moc. Znamy ceremonię parzenia herbaty z tych krajów azjatyckich, znamy ceremonię matcha, wiemy, jaka to jest niezwykła energia. Pamiętasz, ja na jednym z podcastów, to już było bardzo, bardzo dawno temu, omawiałam różnicę pomiędzy dewą herbaty a dewą kawy. Jak zupełnie różne są to rośliny i jakie różne oddziaływanie mają na nasz organizm. Kamelia dla mnie jest święta. Jeżeli robimy sobie taką ceremonię zielonej herbaty, na przykład ceremonię matcha, to jest taki święty proces, dlatego ceremonia, święty proces, tak jak nasze ceremonie. I dlatego kamelia jest przesłaniem na Twoje powołanie, na Twoje przeznaczenie. Mamy tutaj oczywiście też taki podtytuł, który pochodzi z dzieł Szekspira, że czasami myślimy, że to powołanie jest gdzieś tam w gwiazdach zapisane, a ono jest w nas. Tutaj można źle zrozumieć ten cytat. Chodzi tutaj o to, że każdy z nas w swoim sercu ma zapisane swoje powołanie, swoją misję tutaj na ziemi. I każdy z nas w swoim sercu czuje to powołanie, czuje tą swoją misję tutaj na ziemi. Dlatego gdy robimy coś z serca, to nas wręcz unosi to w powietrze, tak można powiedzieć. Dostajemy takiego połączenia z tą energią wyższą i wtedy wszystko jest takie inne, ma taką niesamowitą energię, niesamowitą wibrację. Z mojego przykładu, ty wiesz, że napisałam trylogię, czyli Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy, Tajemnice Wiedźmy z Folsin. I to jest droga mojego powołania, aby pokazać pewne światy, pokazać pewne symbole, pokazać pewne energie. Gdy zasiadam do pisania kolejnych części trylogii, to jest coś takiego, że mamy o tak klik czy klik i są 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny. Nie czuję tego czasu, nie czuję tego, że jestem tutaj. Gdy piszę to, to jestem w tym miejscu, w tym czasie, w tej przestrzeni. To jest działanie z powołania. Tak samo, gdy przygotowuję dla Ciebie ceremonię, gdy nagrywam ceremonię, to jest dokładnie tak samo. To jest klik, jest godzina. I to jest tak, jakby być w zupełnie innej przestrzeni. Jeżeli to właśnie ta karta jest odpowiedzią na Twoje pytanie, oznacza to albo skoncentruj się na tym, aby iść drogą Twojego powołania, Twojej misji tutaj na ziemi. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaką masz misję, jakie masz powołanie, to pamiętaj, że możesz u mnie zamówić przepowiednię, co jest moim powołaniem. Uwaga, to są bardzo trudne, bardzo symboliczne przesłania. To nie będzie odpowiedź na zasadzie, a tak zostań kucharzem, to jest Twoje powołanie, tylko są bardzo skomplikowane przesłania.
I drugą taką przepowiednią jest, skąd pochodzi Twoja dusza, ponieważ gdy wiesz i czujesz, że pochodzisz z innej gwiazdy, jesteś tak zwanym nasionkiem gwiezdnym, to wtedy możesz mieć tutaj na Ziemi szczególną misję, która wynika właśnie z tego, że pochodzisz z innej przestrzeni. I Twoja dusza przyszła tutaj na Ziemię, aby tutaj przynieść Twoją mądrość, Twoje talenty, Twoje jakieś szczególne wibracje. I tutaj może też być ta wskazówka na Twoje powołanie i na Twoją misję tutaj na Ziemi. Oczywiście jest również u mnie rytuał świecy intencyjnej, aby odnaleźć swoje powołanie. To również może być dla Ciebie bardzo pomocne. I pamiętaj zawsze o tym, gdy działasz, na zasadzie, że jest to moje powołanie, jest to moja misja, to wszystko jest dużo łatwiej. Masz niesamowite wsparcie od energii wyższej, od energii wszechświata. Pojawiają się takie ciekawe zbiegi okoliczności, które prowadzą cię do poszczególnych miejsc, do pewnych ludzi, do pewnych znajomości, do pewnych sytuacji, i to jest chyba największe takie spełnienie tutaj w tym życiu ziemskim, gdy realizujesz siebie i swoje powołanie. I to zawsze czujesz w swoim sercu. Może zajmujesz się czymś całkiem normalnym, a coś cię woła. Tak jak to u mnie wygląda, gdy na przykład robię jakieś takie zwykłe rzeczy i woła mnie moja powieść. Ja wiem, że to jest moje powołanie, to mnie woła, to w moim sercu. Wszystko się porusza, jak tylko o tym myślę. Te obrazy przesuwają się przed moimi oczami i wiem, że nadchodzi czas, żeby pisać dalej, żeby tworzyć dalej, żeby coś kreować. I tak podobnie wygląda to w Twoim życiu. Czyli jeżeli to ta karta została przez Ciebie wybrana, to teraz dla Ciebie najważniejsze jest to, aby odnaleźć Twoje powołanie, a jeżeli już znasz Twoje powołanie, aby się skoncentrować na jego realizacji, czyli robić to, co czujesz w sercu, a nie to, co mówią Ci inni ludzie, czego wymaga od Ciebie rodzina, czy jakieś inne obce wpływy. Skoncentruj się na tej Twojej czystości, bądź jak ta biała kamelia z tym złotym środkiem. Ten biały kolor, kolor czystości, krystaliczności, o tym mówiliśmy bardzo często już na ceremoniach, krystaliczne myśli, słowa i działania. No i oczywiście ten złoty środek jako mądrość wyższa, ponieważ gdy działasz z Twojego powołania, jest to Twoja misja na Ziemi, to zawsze towarzyszy Ci mądrość wyższa i podejmujesz mądre decyzje. No i oczywiście ten zielony kolor, czyli regeneracja, odnowa, tworzenie, kreowanie. Jeszcze może taka malutka uwaga. Czasami jest tak, że w Twoim sercu już wiesz, co jest Twoim powołaniem, ale wszystko stara się Cię zatrzymać w realizacji Twojej misji. To jest całkiem normalne i całkiem naturalne. I te przeszkody są po to, żeby je pokonać. Czyli jeżeli masz Twoje marzenia, Twoje pragnienia, czujesz, że jest to Twoje powołanie, a Ty nadal stoisz w miejscu i czekasz, aż to samo z siebie się zrealizuje, to samo z siebie się nie zrealizuje. Powołanie trzeba wypełnić, misję trzeba wypełnić. To jest tak, jak jest wojownik, który ma jakieś konkretne zadanie, to on też nie może sobie siedzieć w fotelu i czekać, aż to samo się zrealizuje. Nic się samo nie zrealizuje. Wszystko trzeba pchnąć do przodu, wszędzie we wszystko trzeba włożyć energię. To jest takie stare powiedzenie: nic ci z nieba nie spadnie. Czy pieczone gołąbki nie wpadną ci do ust? Czy nie spadną ci do ust? I tak dokładnie to wygląda. Czyli wypełnienie misji, wypełnienie powołania to jest wyzwanie. To nie jest tak, że to samo z siebie się zrealizuje. Ja cię bardzo przepraszam za te odgłosy w tle, ale no, jest tutaj na zewnątrz, mimo że jest dzisiaj sobota, to są prace budowlane na jedną willę, która jest tutaj budowana w pobliżu, i troszeczkę gdzieś to tam w tle słychać, mimo tego, że ja mam zamknięte okna. Nie słychać ptaszków, ale za to słychać to. Idziemy dalej. Jeżeli Twój wybór padł na tą trzecią kartę, to chyba jest największy taki symboliczny przekaz, ponieważ mamy tutaj żonkile. Narcyzę.
Narcyz, ta piękna opowieść o Hadesie i Persefonie. Znasz już tą opowieść? Ty wiesz, że we wszystkich tych opowieściach, we wszystkich legendach, bajkach i baśniach, mitach, w mitologii jest mnóstwo przesłań, mnóstwo przekazów we wszystkich starych księgach. Również w naszej starej księdze, w Biblii, jest bardzo dużo bardzo ciekawych przekazów, jeżeli skoncentrujemy się i patrzymy, czytając pomiędzy wersami. Jeżeli to właśnie na tą kartę padł Twój wybór, to oznacza, że czas, aby narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo, czyli nowy początek. To jest odpowiedź na Twoje pytanie. Przygotuj się na nowy początek. Coś trzeba puścić, żeby mogło zacząć się coś nowego. Ten nowy początek jest teraz obecny w Twoim życiu, w jednej dziedzinie, w wielu dziedzinach, w tym, o co pytasz, gdy uzyskujesz tą właśnie odpowiedź. Czasami nowy początek jest trudny i bolesny, tak jak tutaj ten cytat na tej karcie. Jeżeli siły wyższe dają Ci od dłuższego czasu wskazówki, że musisz się od czegoś uwolnić, a Ty nadal nie masz tej odwagi, żeby to zostawić, żeby otworzyć się na to nowe, to może nastąpić coś drastycznego, coś bolesnego, co zmusi Cię do tego nowego początku. Dlatego moja rada, i ja już wiele razy mówiłam o tym na ceremoniach, że jeżeli czujesz impulsy nowego początku, to otwórz się na to nowe. Można to oczywiście sobie ułatwić, przyspieszyć. Tutaj są również rytuały u mnie, rytuały przemiany, Archanioła Zadkiela, Lady Amethyst. To wszystko może być dla Ciebie bardzo pomocne. I przede wszystkim takie otwarcie się wewnętrzne. Mamy bardzo dużo ceremonii, które mówiły o nowym początku, o transformacji. Pamiętasz rozdział z trylogii, rozdział numer 14, Alchemia jako połączenie przeciwieństw, czyli również przemiana i transformacja. Tutaj również są ukryte wskazówki. Dlatego jeżeli czujesz, że coś już do Ciebie nie pasuje, czy Twoi znajomi, czy jakieś sytuacje, jakieś rzeczy z Twojego życia, to puść to. Puść to, bo jeżeli tego nie puścisz dobrowolnie, to zostanie Ci zabrane boleśnie. I to może być taki nieprzyjemny nowy początek. Żeby sobie ułatwić nowy początek, można się otaczać symbolem na przykład motyla. Można się... Dlaczego motyla? Już mówiliśmy również na ceremoniach o symbolice motyla, czyli przemienić się z tego jajeczka, później tej gąsienicy w poczwarkę i z tej poczwarki w motyla, czyli rozłożyć Twoje skrzydła. Można tutaj postawić sobie kartę Tarota 14, czyli alchemię, żeby przypominała o tej przemianie, o tym, że coś nowego powinno nadejść. I wiesz, tak teraz rozglądam się tutaj po moim gabinecie i jest to niesamowite, bo na moim sekretarzyku leży notatnik i na nim jest motyl. Ten notatnik użyłam dzisiaj, żeby troszkę odciążyć mój laptop, bo jest tak gorąco, że się gotował i dałam go troszeczkę wyżej. Teraz laptop stąd wyniosłam, żeby nie było tego pogłosu w tle i widzę, że tutaj jest motyl na tym notatniku. Gdy odwracam się za mnie, mam przepiękny obraz, który kupiłam w Hiszpanii, niebieskiego motyla z symbolami alchemicznymi. Ja zrobię zdjęcie tego obrazu i wstawię na Instagram. Dam go do relacji i tam w relacji na temat symboliki będzie ten obraz dostępny również dla Ciebie jako taka inspiracja i motywacja. I żeby jeszcze było śmieszniej, to zupełnie jak gdyby za mną mam taką miseczkę i tam mam moje spinki do włosów i jedna z tych spinek to jest złoty motyl z perełkami. To tak z tym motylem. Ja również nadal jestem w procesie przemiany i transformacji, dlatego Cię do tego serdecznie zachęcam i pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Czyli jeżeli to jest odpowiedź na Twoje pytanie, to zadaj sobie jeszcze takie drugie pytanie. Jaki jest Twój nowy obraz siebie? Jaka jest Twoja nowa wizja siebie? Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie? I przemień to. Otwórz się na nowy początek, czyli narodzić się na nowo, to tak jakby wyjść z tej poczwarki i rozłożyć skrzydła.
Nie bój się, każdy z nas się obawia nowych początków, ale wierz mi, że każda zmiana jest zawsze zmianą na lepsze. Nawet jeżeli w tym pierwszym odczuciu wydaje się nam, o, coś się tutaj pogarsza, każda zmiana jest symbolicznie tą wskazówką na to dobre i pozytywne. I jeżeli pracujesz z afirmacjami, z wizualizacjami, może według tych, które prezentuję na moich mediach społecznościowych, to pamiętaj, że jeżeli odchodzą od Ciebie znajomi, starzy znajomi, nagle ktoś przestaje do Ciebie dzwonić, przestaje do Ciebie pisać, nagle coś odchodzi z Twojego życia, to zawsze jest to dobry znak. To znaczy, że Twoje afirmacje zaczynają działać i nawet jeżeli coś jest bolesne, to jest to ten piękny znak, że idziesz we właściwym kierunku. A ja życzę Ci z głębi mojego serca przede wszystkim wytrwałości, wytrzymałości na drodze do realizacji siebie, Twoich marzeń, Twoich pragnień, tej czystości, krystaliczności, żeby odnaleźć swoje powołanie i je zrealizować, bo po to tutaj jesteś na ziemi, i przede wszystkim tej pozytywnej przemiany w każdym momencie Twojego życia, rozpostarcia skrzydeł i realizacji tego, co dla Ciebie ważne. Nie pozwól, aby ktoś albo coś zatrzymało Cię na Twojej drodze. Do zobaczenia, do usłyszenia i pamiętaj, poniżej w miejscu na opis masz wszystkie linki, czy do ceremonii, czy do moich e-booków, czy do rytuałów u mnie. I oczywiście w miejscu na komentarz czekam na Twój komentarz. Czy rozumiesz te przesłania? Którą kartę wybrałaś? Którą wybrałeś? Czy te przesłania pomogły Ci w tym momencie, czy już wiesz, co masz dalej robić, czy ewentualnie, jeżeli masz pytania, to możesz również zadać je w miejscu na komentarz. A jeżeli nie masz pytań, wszystko jest jasne, to zostaw chociażby serduszko na tak zwane zasięgi, czyli algorytm YouTube, żeby ten film był pokazany jeszcze większej ilości osób. Ty wiesz, że moje filmy są blokowane na YouTubie, więc czasami trzeba ten film komuś wysłać, bo i przypominajki nie przychodzą, i powiadomienia nie przychodzą, więc czasami musimy sobie pomóc wzajemnie, wysłać ten film do swoich znajomych, komu może być on taką wskazówką dokładnie w tym momencie jego życia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bocardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu. Ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.